Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dzień dobry, drogim uczestnikom, wszystkim, którzy dołączyli do nas jeszcze w ostatniej chwili. Cieszymy się, że możemy dzisiaj Wam przybliżyć temat raportów i analiz, które możecie stworzyć bez Excela i które wyglądają o wiele lepiej i na pewno są bardziej rozbudowane niż takie Excelowe i później przedstawione w PowerPoincie. Dzisiaj ze mną jest wyjątkowy gość, ponieważ jest to nasz nowy mentor na Bootcampie, Leszek. Cześć, Leszku. Cześć, cześć, witam. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś i mam nadzieję, że nam przybliżysz świat business intelligence. Jakbyś mógł zacząć od opowieści, od tego, czym się zajmujesz w swojej pracy i jak to się stało, że się znalazłeś tu, gdzie jesteś? Tak, właśnie chciałbym to przybliżyć, choć często to ta ścieżka nie jest taka prosta i nie jest taka jakby jednoznaczna, także to dla każdego może inaczej wyglądać. W moim przypadku zaczęło się od po prostu pracy w korporacji i tego, że dostawałem zadania związane z Excelem, z naszym starym, dobrym Excelem. Okazało się, że jest to coś, co gdzieś tam, może nie tyle, że mnie interesuje, ale że czuję się w tym dobrze. I zacząłem dostawać coraz więcej takich zadań, w których jakby gdzieś tam coraz ciekawsze rzeczy się pojawiały, coraz głębiej trzeba było wchodzić. Z czasem okazało się, że ten Excel to może być za mało, może potrzeba czegoś więcej i może też potrzeba takiego. Ja wtedy zauważyłem, że to rzeczywiście jest coś, w czym chcę się rozwijać, więc zacząłem właśnie sobie wyszukiwać różnych kursów związanych z Excelem, potem związanych ze SQL-em, później związanych właśnie z narzędziami do BI-a typowo, czyli z Tableau czy z Power BI-em. I ten swój jakby rozwój taki już typowo zawodowy związany z pracą z danymi, bo to nie tylko oczywiście business intelligence, ale zacząłem jako specjalista do spraw raportów po prostu. I to rzeczywiście były początkowo raporty Excelowe, PowerPointowe, gdzieś tam pierwszy kontakt z bazami danych tak profesjonalnie. No i jeszcze na tym stanowisku właśnie zaczęliśmy już takie bardziej raportowanie teraz nowoczesne, czyli taki business intelligence już w Power BI-u. Później po jakimś czasie, gdzie tam już to wszystko zostało powiedzmy przerobione, gdzie już zaczęliśmy jakby iść w innym kierunku, też poszedłem jakby w dalszym kierunku już jako faktycznie jako business intelligence analyst. I w tym momencie od tam niecałych 2 lat pracuję właśnie w Franklin Templeton Investments, to jest firma inwestycyjna amerykańska i tam już typowo pracuję jako analityk business intelligence już na tych narzędziach czysto BI-owych, czyli właśnie i też z Tableau. Wcześniej mieliśmy do czynienia teraz bardzo mocno z Power BI-em, no ale no to też to jakby jest wierzchołek góry lodowej, ale to są główne narzędzia, czyli ten Power BI to jest takie w tym momencie główne, takie zwieńczenie, wisienka na torcie pracy z danymi, właściwie najprzyjemniejsza część tej pracy z danymi. A powiedz, no bo mówisz, że sam właściwie uczyłeś się narzędzi, które były ci potrzebne do wykonywania pracy lepiej i efektywniej. Czy w takim razie według ciebie są jakieś takie kompetencje, umiejętności, które sprawiają, że człowiekowi łatwiej będzie się tego nauczyć albo trudniej? Czy to raczej jest tak, że każdy może się nauczyć tego narzędzia? Ja jestem zdania raczej wszystkich przekonań do tego, że każdy. Na pewno no to jest jak z każdą rzeczą, prawdopodobnie są osoby, którym będzie łatwiej. Są osoby, które nie wiem, mają bardziej analityczny umysł, czy mają jakieś, nie wiem, zaplecze związane z IT, czy związane z matematyką, jakąś statystyką, no to może być rzeczywiście trochę łatwiej, ale właśnie samo business intelligence jest też takim szerokim tematem, do którego z każdej strony można wejść, i od strony takiej IT, i od strony takiej matematycznej, i od strony biznesowej, no i też od strony jakby takiego samouka, bo no, faktycznie bawiąc się samemu, czy bawiąc się jakimiś tam, nie wiem, kursami i tak dalej, można rzeczywiście też wejść do tego świata i zarazić się już na miejscu. Sam business intelligence jest też dosyć właśnie już praca w business intelligence może przybrać różne formy. I to też dla każdego może się znaleźć coś innego. Gdzieś tam osoby bardziej techniczne, czy z tym większym takim technicznym zacięciem mogą iść w stronę takiej inżynierii bardziej danych, czy pracy z hurtowniami danych, może bardziej gdzieś tam programowanie baz danych. To też
to też jest, jak tak powiem, w zakresie business intelligence, a osoby bardziej, może bardziej kreatywne, czy no, bo tak powiedzmy kreatywne, mogą się zajmować tylko wizualizacją danych. Oczywiście to też potrzeba z każdego pola mieć chociaż troszkę tej wiedzy, czy choćby troszkę doświadczenia, ale dla każdego coś miłego się znajdzie i każdy gdzieś tam swoją niszę znajdzie. Ja też mam swoje lepsze i gorsze części, które mi się mniej lub bardziej podobają. Oczywiście trzeba się często zająć wszystkim, ale dużo rzeczy sprawia przyjemność w pracy, także można to sobie wypoziomować. No właśnie, my do tego zachęcamy, żeby znaleźć, a szczególnie w IT, swoją taką niszę, rzeczy, które nas pasjonują, które sprawiają, że chce nam się wstawać codziennie i iść do pracy. Ale fajne jest to, co powiedziałeś, że można do tego business intelligence wejść na różne sposoby. Jednym z nich jest na przykład wzięcie udziału w naszym bootcampie. Więc pozwólcie, że ja troszeczkę opowiem o tym, kim my w ogóle jesteśmy, bo może niektórzy z Was są z nami po raz pierwszy na jednym z naszych webinarów. My jesteśmy Future Colors, szkołą programową i kompetencji cyfrowych online. Od samego początku uczymy zdalnie, więc jesteśmy przygotowani na to i mamy przetestowaną naukę właśnie tylko przez internet. Nasze szkolenia są przygotowane w taki sposób, żebyście po ich zakończeniu wyszli z konkretną wiedzą i projektami na rynek pracy i znaleźli tę pracę. Zaczynamy od tego, że możecie wziąć udział w takim webinarze jak ten, możecie skontaktować się z doradcą kariery i wybrać szkolenie dla siebie, bo według nas bardzo ważne jest to, żeby dobrze wybrać szkolenie dla siebie i rozwijać się w tym, co nas pasjonuje. Uczycie się z nami w elastyczny sposób, ponieważ większość naszych kursantów to są osoby, które pracują od 9 do 17, a później od godziny 18 na przykład uczą się business intelligence. Bardzo staramy się, żebyście czuli się komfortowo, żebyście czuli się zaopiekowani przez naszych mentorów, wspaniałych, doświadczonych, którzy mają też pasję do dzielenia się swoją wiedzą. No i na koniec wspieramy Was w znalezieniu pracy, czy to właśnie podczas kursu, podczas rozmów z naszymi mentorami, czy już właśnie przekazując Was w ręce doświadczonych rekruterów, którzy pomagają Wam znaleźć tę pracę. Mamy dla Was szkolenie z Business Intelligence, o którym powiem za chwilę troszkę więcej. Najważniejsze jest to, że jesteście z nami dzisiaj tutaj i może rozważacie właśnie udział w szkoleniu, dlatego nie bójcie się pytać, zadawać swoich pytań na czacie, ja będę je zadawać Leszkowi, ponieważ chcemy Wam przybliżyć temat Business Intelligence jak najbardziej. Leszku, w takim razie powiedz mi, czym, może tak, zacznijmy od tego, czym jest Business Intelligence i dlaczego warto się tym zajmować? To jest właśnie, czym jest biznes intelligence? To jest pytanie, które słyszę często, a nie ma na to tak naprawdę łatwej odpowiedzi, bo to, tak jak wspomniałem, jest szeroki dosyć zakres, ale business intelligence jest takim zawodem, który łączy w sobie właśnie biznes, czyli tę część taką typowo związaną z działaniem danej firmy, z takim i te umiejętności jakby miękkie, takie typowo biznesowe, łączy z umiejętnościami związanymi gdzieś tam bliżej z IT, czy z analizą danych. To jest takie połączenie właśnie pomiędzy, dlatego wspomniałem o tym, że przejść można z tej strony. Samo IT zajmuje się, samo Business Intelligence zajmuje się takim całym cyklem życia danych i to w takim, powiedzmy, idealnym ujęciu, powiedzmy, definicji business intelligence, to jest analitycy business intelligence, to są ludzie, którzy zajmują się od samego źródła danych, od wciągnięcia danych na przykład z zewnętrznych firm, czy z naszych warehouse'ów, z naszych źródeł danych, albo z zewnętrznych źródeł danych, wciągnięcie tych danych, przekształcenie tych danych, wyczyszczenie, przygotowanie, załadowanie, wymodelowanie danych, analizę ich, wizualizację, no i często też przedstawienie, czyli taki cały cykl życia od pierwszej jakby tabelki, którą dostaniemy gdzieś tam od, nie wiem, od sprzedaży, czy od jakiejś firmy analitycznej, czy sami analizę, czy dane marketingowe, czy dane operacyjne, od tych najprostszych rzeczy do już konkretnej wizualizacji, czy konkretnej analizy danych pod konkretne zadanie.
I tutaj, jak też mówię o tym, że potrafi to przyjąć różne formy, nie zawsze jest to tak, jak mówię, że jak teraz powiedziałem, że tak modelowo od początku do końca jest jedna osoba, która się zajmuje całym cyklem. Są zespoły analityków, czy inżynierów, czy deweloperów, którzy mają te zadania podzielone. I może być tak, że jedna osoba zajmuje się faktycznie tym przyjmowaniem danych, czyszczeniem danych, transformacją, inna osoba zajmuje się tylko modelowaniem, jeszcze inna zajmuje się tylko wizualizacją. Także tutaj może to przybrać też różne formy, może to nawet przybierać różne nazwy, bo tutaj mówimy o business intelligence, to już jest jakby jedna konkretna nazwa w jakimś konkretnym. Jedno konkretne stanowisko. To może być analityk business intelligence, developer business intelligence, inżynier, ale może się to też nazywać inaczej. Może na przykład analityk danych w firmie robi dokładnie to samo, co inżynier business intelligence w innej firmie. Czy może się to nazywać na przykład data engineer i tutaj jakby wskazuje na to, że to jest faktycznie ta inżynieria danych, czyli przetwarzanie, ale może to też być osoba z jakby, która zajmuje się tym samym, czym zajmuje się osoba, która ma stanowisko Data Visualization Specialist. Także to jest bardzo szeroki zestaw umiejętności, które gdzieś tam mają swoje jakby jądro, ale można od tego odchodzić w wiele kierunków, które dają nam bardzo dużo możliwości. A dają nam dużo możliwości przede wszystkim dlatego, że no to jest jakby, nie chcę powiedzieć trend, ale no to jest jeden z takich najnowszych trendów w ogóle w świecie biznesu, właśnie praca z danymi i opieranie decyzji biznesowych na podstawie danych. I jakby tym przede wszystkim zajmie, bo to jest jakby cel nadrzędny całego business intelligence, to jest właśnie wsparcie firm w podejmowaniu decyzji na podstawie danych, nie na podstawie jakiegoś tam kogoś widzimisię, czy kogoś, nie wiem, znajomości rynku. Oczywiście to też jest ważne, ale jakby w innym zakresie, tylko na podstawie suchych, prawdziwych danych tego, co było, jakie decyzje powinniśmy podejmować, czego się nauczyliśmy z tego, co było, i być może też jakiś forecast, czyli jak faktycznie w przyszłości mogą wyglądać nasze dane, na przykład nasza sprzedaż, czy nasze zaopatrzenie, czy nasze, nie wiem, obłożenie taskami, tu w zależności od tego, jaki to jest raport. Ale tak, ważne, też jeszcze kwestia ważna w tym wszystkim jest, że raz, że to jest, powiedzmy, moda, ale no to jest dobra moda, bo to jest bardzo dużo daje to informacji na temat działania samej firmy, takie właśnie analizy typu business intelligence. Rozwijać się to będzie i musi się rozwijać, przede wszystkim dlatego, że mamy coraz więcej danych i coraz więcej danych jest przyjmowanych, jest przetwarzanych przez każdą firmę. I to tak naprawdę nie przez firmę, ale przez nawet my sami coraz więcej danych przetwarzamy, na przykład, nie wiem, na smartfonach, u siebie, w social mediach. Czasami nie wiemy, ile danych sami produkujemy. Firmy produkują jeszcze więcej danych i będzie potrzeba coraz więcej osób, które będą się potrafiły tymi danymi zająć, które będą potrafiły z tymi danymi się obejść od początku do końca. To jest stosunkowo nowy zawód, więc jeszcze jest bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca, żeby się w nim rozwijać albo do niego dołączać i iść w tym kierunku. Ciężko jest o takich, powiedzmy, specjalistów, którzy pracują od 10, 15, 20 lat w tym zawodzie, w tej dziedzinie. Także zachęcam każdego do pójścia w tym kierunku, bo faktycznie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo stanowisk, bardzo dużo miejsca. Wszystkie firmy rekrutują na stanowiska związane z analizą danych. One się, tak jak mówiłem, nie muszą nazywać business intelligence, nie wiem, analyst czy developer, ale to jest umiejętność pracy z danymi, jest umiejętnością, która będzie się rozwijała tylko bardziej i jeszcze szybciej będzie się rozwijać, niż w tym momencie się rozwija. I do tego nie wymagana jest znajomość programowania, bo wiem, że Tak. niektórych to troszeczkę przeraża. My oczywiście też obalamy mity, że programowanie to jest jakaś kosmiczna umiejętność, ale akurat w tym przypadku nie ma takiego wymogu. Za to powiedz, Leszku, jakie narzędzia warto znać, jeśli chcemy szukać pracy jako właśnie business analyst albo business intelligence developer, inżynier, wszystko jedno, jaka jest taka baza podstawa? Baza podstawa, to znaczy jest
No i znowu, kilka kierunków, od których możemy zacząć, ale faktycznie podstawą są narzędzia typowo BI-owe, czyli Power BI to jest jakby teraz najważniejsza rzecz, lider na rynku, wszystkie firmy idą w tę stronę, rozwijają to i przechodzą też z innych narzędzi, które powiedzmy były wcześniej bardziej znane, czy bardziej popularne, może kupione w jakichś pakietach, ale faktycznie obserwuję to w wielu firmach, że wiele firm przechodzi, nie wiem, z narzędzi z IBM-u, z Tableau, przechodzi właśnie w stronę Power BI z wielu powodów, ale jednym z powodów jest to, że jest to takie narzędzie, które w tym momencie jest najszybciej rozwijane, wydaje się najlepiej rozwinięte i najlepiej się integruje z rozwiązaniami Microsoftu, które praktycznie w każdej firmie są. Także Power BI jako jedna rzecz, jako ta jedna z ważniejszych rzeczy i jako jedna z łatwiejszych nawet rzeczy, bo tutaj wspominałeś o programowaniu, no to rzeczywiście do samego użytkowania Power BI-a nie ma potrzeby żadnego, do pewnego zakresu nie ma potrzeby kodowania czy programowania. Oczywiście dochodzi później, no dojdzie powiedzmy gdzieś tam ta warstwa, ale można używać Power BI-a powiedzmy bez znajomości żadnego języka programowania. Nie trzeba znać Java, nie trzeba znać JavaScripta, Pythona i tak dalej. Także to jest podstawą jest Power BI. Drugą ważną rzeczą, i tu nie wiem, czy każdy się zgodzi, ale myślę, że większość osób się zgodzi, że bazy danych to jest bardzo ważna rzecz i SQL. No i to już jest, to nie jest taki stricte język programowania SQL, ale jest to już język, no już trzeba coś tam kodować. Więc SQL jest jedną z takich podstaw, albo przynajmniej jest zawsze mile widziane na tych stanowiskach, bo jest to jakby we wcześniejszej fazie niż wizualizacja danych. Najczęściej jest to jakieś przygotowanie danych, często to się właśnie opiera na SQL-u. Warto też znać choćby jedno narzędzie ETL-owe. ETL to jest Extract, Transform and Load. To jest taki skrót. To są narzędzia, które, w sumie tak jak nazwa wskazuje, które dane ekstraktują, czyli wyciągają nam, integrują dane z. O, dobra, może tak lepiej. To są narzędzia do integracji danych z różnych źródeł, do integracji i transformacji danych. Także trzy takie rzeczy, które uważają mi się, wydaje mi się najważniejsze, czyli Power BI albo inne narzędzie Business Intelligence, chociaż najsprytniej byłoby jednak Power BI, SQL i jakieś narzędzie ETL-owe. Okej, okay. Dobra, no to bardzo dobrze się składa, bo my właśnie Power BI-a Microsoftowego, warto o tym powiedzieć, uczymy na naszym bootcampie. Ale mamy już takie pytanie, widzę na czacie, nawiązała nam się dyskusja. Pytanie brzmi, czym się różni Business Intelligence od Data Science? Jedna osoba odpowiada, Business Intelligence opiera się na tym, co się wydarzyło, stara się to wyjaśnić. Data Science stara się prognozować przyszłość. I tutaj prośba do prowadzącego, żebyś potwierdził bądź zaprzeczył. No to jest do pewnego stopnia dobra odpowiedź. To jest taka, może z czysto technicznego punktu. Data science jest taką nauką czysto powiązaną ze statystyką i faktycznie już nieco z programowaniem. Data science często opiera się, a w zasadzie głównie opiera się na tworzeniu modeli, no nawet już powiązanych z uczeniem maszynowym, bo to też będzie znowu powiązane z data science, algorytmów, które faktycznie będą próbowały nam przewidzieć przyszłość, albo co najmniej jakby zachowywać się, dostosowywać do przyszłości, czy do napływających dalej danych. Rzeczywiście jest to taki krok, jest to trochę bardziej skomplikowane i wymaga na pewno wiedzy, na pewno kodowania, prawdopodobnie w Pythonie. Ale dla niektórych osób może być łatwiejsze niż business intelligence. Dla osób technicznych na pewno lepsze będzie pójście w taki typowo matematyczny kierunek. Dla osób, które nie są z tym związane, business intelligence będzie bliższe. Często będzie tak, znowu, że business intelligence z data science będą się przeplatać. Raz, że to są podobne, często to są podobne narzędzia, bo w Business Intelligence też można korzystać z Pythona i też wiele osób korzysta chociażby z Pythona. Ale jeśli chodzi o same stanowiska i jakby obowiązki na tych stanowiskach w różnych firmach, może się ktoś nazywać data scientist, a robić to samo, co robi analityk Business Intelligence i na odwrót.
bo to w wielu filmach jest, znaczy, to wciąż trochę się rozwija i w wielu filmach jest różnie rozumiane, ale tutaj faktycznie dobra odpowiedź padła. Data Science stara się prognozować przyszłość, jest taką prognozą, jakby w samym zamyśle, prognozą, tak, no niech będzie, bo to potem już będziemy szli w AI. A Business Intelligence tak, analizuje to, co się nam zdarzyło, nasze dane często operacyjne, jakieś tam dane sprzedażowe, dane zakupowe, dane towaru i na podstawie tego usiłuje określić, w jakim stanie, w jakiej kondycji znajduje się nasze przedsiębiorstwo, które, czy nasza organizacja. Można też te dane wykorzystać do programowania przyszłości, więc jakby tu mamy znowu przeplot, ale tak, głównie analiza tego, co już się zdarzyło i czemu się zdarzyło i co możemy zrobić, jakie decyzje podejmować na tej podstawie. I to też odpowiedziało na pytanie Zorro, który pytał, czy w Business Intelligence nie ma możliwości predykcji, przewidywania trendów. Tak jak Leszek powiedział, jest taka możliwość, w tym właśnie przeplata się z Data Science. I pojawiło się też pytania o przykłady narzędzi ETL. No, tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No, ale to są tak z tych bardziej popularnych aktualnie, no to Microsoftowe Azure Data Factory to jest taki, no to jest narzędzie, które też tam się będzie dobrze łączyć z Power BI-em i na pewno często będziemy spotykać je razem, no może nie tyle łączyć się, będziemy spotykać razem, no to jest też narzędzie Microsoftowe, to jest taki ETL w chmurze. Tak samo Microsoftowy ETL, ale już on-premise to jest SQL Server Integration Services. Inne przykłady to chociażby Alteryx, Informatica Power Center, też bardzo popularny taki tool, który jest niezależny od innych dużych graczy. No to jest właśnie Informatica Power Center. Popularna rzecz, jest jeszcze chyba nie aż tak i nie aż tak w Polsce. Ale też tak, dużo się o tym słyszy. Ja nie miałem okazji z tym pracować, ale to chyba jedno z takich najbardziej popularnych, samodzielnych narzędzi. Dzięki bardzo. Zastanawiam się, czy to nie jest dobry moment, żeby pokazać to, co przygotowałeś dzisiaj, czyli przykłady raportów, tak? Super. To w Jasne. takim razie, jakbyś mógł przygotować swoją prezentację, znaczy się pokazać nam, jak to wygląda. A wy, drodzy uczestnicy, dziękuję Wam bardzo za Wasze pytania. Piszcie w trakcie tej prezentacji, powiedzmy, tej części prezentacyjnej naszego spotkania, bo będziemy odpowiadać na Wasze pytania również po tej części. Także przekazuję głos Leszkowi, który nam pokaże przykłady raportów. Dobra, ja oczywiście w trakcie też chętnie będę odpowiadać na pytania, jeśli się jakieś będą pojawiać. Także śmiało. Jeszcze tylko jedną rzecz przed tymi raportami pokażę. Już sekundka. Celem tego przedstawienia dzisiejszego jest to, żebyście, drodzy uczestnicy, zobaczyli, jak wygląda narzędzie, żebyście się oswoili z tym, czym się zajmuje właśnie Business Intelligence Developer. Tak, żeby jeszcze troszkę smaczku właśnie dodać a propos Power BI-a i dlaczego mówię o samym Microsoftie, że to idzie do przodu. To jest. Widać mój ekran już teraz? Halo, halo? Widać. Widać to. To tak. To, co widzimy na ekranie, to jest tak zwany Magical Quadrant, takie kwadraciki przygotowuje firma Gartner. To są analizy dostępnych narzędzi. Robią analizy do wielu, wielu, wielu narzędzi. To jest akurat analiza narzędzi Business Intelligence. I to jest jedna ze świeższych, jeśli nie najświeższa, z lutego tego roku. No i tutaj już widać, jak bardzo Microsoft odstawia całą konkurencję z Microsoft. No i tutaj właśnie mówimy konkretnie o Power BI-u. Potem długo, długo nic. Widzimy Tableau, które wciąż jeszcze trzyma się na górze, bo to było do pewnego momentu najpopularniejsze narzędzie. I potem już mamy faktycznie całą resztę pelotonu, całą stawkę lepszych i gorszych. Oczywiście można by tutaj dyskutować z tym, bo każdy ma swoje doświadczenia, ale no ciężko jest dyskutować z tym, że Microsoft jest w tym momencie liderem i na pewno. Dobra, no nie wszystko już widziałem, ale jest jednym albo na pewno, albo jest najszybciej rozwijającym się narzędziem, albo jednym z najszybciej rozwijających się.
Update'y wychodzą co miesiąc. Co miesiąc mamy coś nowego. To są często odpowiedzi na to, co potrzebuje społeczeństwo, na to, co potrzebują ludzie, którzy piszą na forum Microsoftu, które też tam jest bardzo mocno rozwinięte. Bardzo szybko bardzo często jest wdrażana każda nowość. Nie musimy czekać pół roku, rok czy kwartał na update'y. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to są najczęściej odpowiedzi na zapotrzebowania. To są odpowiedzi na to, co ludzie potrzebują i o czym piszą, czy jaki dają feedback Microsoftowi. Także to podejrzewam, że jeszcze bardziej z czasem, jeszcze bardziej ta dziura będzie się pogłębiać między Microsoftem a całą resztą, no bo naprawdę rzeczywiście bardzo dużo środków przeznaczają na rozwój tego narzędzia i to widać. To widać, bo nawet czasami można porównać wersję Power BI sprzed roku, 2 lat, 3 lat z aktualną i to są prawie że inne narzędzia, znaczy dużo, dużo, dużo więcej mają. Tak chciałem na szybko jeszcze tutaj smaczku dodać, żeby rzeczywiście działać z Power BI-em. Ja tutaj mam kilka raportów, to są dashboardów, to są dashboardy przygotowywane właśnie przez społeczność i udostępniane w formie dashboardów na stronie Microsoftu, na stronie społeczności Microsoftowej. To często wrzucają czasami pojedynczy użytkownicy, czasami to są jakieś firmy, które chcą pokazać swoje kreacje. No a to właśnie jest takie ciekawe źródło, po pierwsze do prezentacji, po drugie do takiej inspiracji, co jeszcze mógłbym zrobić, jak mógłbym zrobić swój raport. Tutaj są setki, jeśli nie tysiące różnych przykładów. W większości pięknych raportów dopracowanych, dopieszczonych. No to już tutaj też jest głosowane, kto co, ale warto sobie też tam w przyszłości przejrzeć, jak będziemy szukać inspiracji, bo to są naprawdę ładne rzeczy i też bardzo dobrze demonstrują, jak szeroki może być zakres danych użytych do raportowania czy do zaprezentowania i jak szeroko mogą być one zaprezentowane na ile różnych sposobów. Także kilka raportów tu konkretnie sobie wylistowałem, 7, ale no jak nie zdążymy, to nie zdążymy. Także jak to, co już widzimy, to jest jeden z tych dashboardów. I już widzimy no, pewną różnicę między faktycznie narzędziem do raportowania czy do dashboardowania, a Excelem. To jest już nasz faktyczny, prawdziwy raport. To jest to, co dostają użytkownicy. I tutaj mamy fajne podejście, to znaczy stronę tytułową, taką stronę domową z najważniejszymi informacjami, które znajdziemy w tym dashboardzie. To jest często ważne, dlatego że nasi użytkownicy to często są menedżerowie wyższego szczebla, którzy niespecjalnie mają czas nawet albo chęci. Po prostu im się zwyczajnie nie chce, bo nie mają czasu. Nie zaglądają szczegółowo, tylko chcą wiedzieć, ile sprzedaliśmy, ile mamy tego materiału jeszcze. Takie najważniejsze KPI z tego raportu. Więc tutaj bardzo fajne rozwiązanie. Już nie wspominając o tym, że jest bardzo ładne, czysto estetycznie. Dobrym rozwiązaniem jest właśnie pokazanie tych KPI-ów już na pierwszej stronie, już na stronie tytułowej, bo u wielu ludzi to może być jedyna strona, którą będą chcieli zobaczyć. No ale jeśli jesteśmy taką osobą bardziej pracowitym menedżerem, który jest zaciekawiony, jak to faktycznie wygląda, no to mamy wielki, duży przycisk tego summary i pełen raport nam się wyświetli. To są akurat dane sprzedażowe jakiejś firmy farmaceutycznej. No i przede wszystkim, co tutaj się rzuca mi w oczy, to, że to jest bardzo przemyślany raport pod względem estetycznym. To znaczy, to wszystko tutaj na górze, te paski, zakładki, kolory, no to wszystko jest utrzymane w swojej ładnej konwencji. Tutaj niestety mamy te trzy kropeczki, bo mamy po polsku, więc tu miliony próbują się nam wkraść.
ale estetyka tego raportu jest moim zdaniem, no tutaj jest chyba najważniejsza. Tak jak mieliśmy KPI na pierwszej stronie, tutaj mamy bardziej szczegółowe informacje, czyli na przykład informacje oprócz tych KPI-ów, trendu sprzedażowego, mamy top miast pod względem sprzedaży, najgorsze 5 miast pod względem sprzedaży, mamy konkretne grupy, jak one wypadały w sprzedaży i jaka jest relacja do zeszłego roku, może to taka nie relacja, tylko konkretnie jak to było w zeszłym roku i w tym roku. No tak, jest też faktycznie, jest też relacja, czy to się nam poprawia, czy pogarsza. Czyli to już faktycznie taka informacja biznesowa, czego nie znajdziemy bezpośrednio w danych, co musieliśmy sobie dołożyć, to te relacje pomiędzy tym poprzednim rokiem a aktualnym. To wszystko przekazane. Co jest ważne, te raporty są zawsze interaktywne. To znaczy, jeśli będę chciał zobaczyć dokładniejsze informacje dla produktu pierwszego, to są oczywiście dane prawdopodobnie testowe, także ten produkt pierwszy jest, no, stąd ta nazwa, produkt jeden. Po kliknięciu w ten produkt pierwszy, te wszystkie informacje nam się zmieniły. Konkretnie dla zakresu produktu pierwszego, czyli ten produkt pierwszy, ogólna sprzedaż to jest 30, niecałe 39 milionów, ale sprzedaż produktu pierwszego to jest 5,5 miliona i uzyskujemy to bardzo szybko po kliknięciu po prostu w tę krateczkę z tym produktem pierwszym. W zeszłym roku 4,3 miliona, w tym roku 5,5 miliona, wzrost 30%. To są najczęściej informacje takie najprostsze i najszybsze. To są informacje, które w 80-90% użytkowników będą zadowalające, bo to o to im chodzi. Oni po to jest zrobiony dashboard, żeby przejść konkretnie, jak te produkty, czy jak te grupy całościowo się sprzedają w tym okresie czasu, akurat w tym roku, w stosunku do zeszłego roku. Taki jest tutaj jakby główny zamysł tego dashboardu. Czy mamy jakieś pytania? Pojawiły się? Przede wszystkim robi to wrażenie. Mamy komentarz, że wygląda to jak raport Instytutu Badawczego. No i mamy pytanie od Ani na przykład, czy dane do Power BI można eksportować z Excela? Tak, jak najbardziej. No i to jest właśnie też siła tych narzędzi BI-owych. Sam Power BI może używać. Teraz nie chcę strzelać, ale to jest już liczone pewnie w setkach, jeśli chodzi o źródła danych. To mogą być dane z Excela jak najbardziej, to mogą być dane z różnych innych plików, z JSON-ów, z CSV-ek, z plików tekstowych, to mogą być dane z baz danych, oczywiście to pewnie najczęściej się będzie zdarzało, z baz danych w chmurze, z baz danych lokalnych, z różnych środowisk typu Google Analytics, Salesforce, jakieś CRM-y, no tego jest, a nawet właściwie to mogę pokazać. Mam otwarte, o, tak żeby odpowiedzieć już konkretnie na to pytanie. Czyli to, co widzimy, to jest Power BI. Tak, dokładnie, to jest Power BI, to jest ta wersja desktopowa, wersja deweloperska Power BI-a i to, co otworzyłem, to jest to właśnie narzędzie do importowania danych. I tutaj mamy całą listę wszystkich źródeł, z których możemy skorzystać. To są różne bazy danych, to jest Google BigQuery chociażby, Azure'owe bazy danych. To może być czysta strona internetowa, to może być strona w sieci internetowej. Dynamics, GitHub, z LinkedIna mamy dane. Do tych wszystkich źródeł możemy się podłączyć i te dane sobie zwizualizować, przeanalizować, czy też nawet przygotować, bo Power BI ma też moduł samego przygotowania danych, czyli taki też już, może nawiążę do tematu, taki trochę taki ETL, ale no, powiedzmy z ograniczonym zakresem, ale tak troszkę czasami możemy czyste dane już możemy spróbować w Power BI sobie przerobić i przygotować. Te wszystkie dane z tych wszystkich źródeł możemy używać. I tu jak najbardziej pewnie Excel jest na pierwszym miejscu. Excel jest
Najważniejszy. No, to tak naprawdę często właśnie w firmach większość danych przychodzi do nas rzeczywiście w Excelu albo w jakiejś CSV-ce, także to jest najważniejsza sprawa. To powiedz w takim razie, odpowiadając na pytanie Adrianny, czy Business Intelligence Develop odpowiada za graficzne przedstawienie danych raportu? Tak i nie, bo na przykład w mojej pracy nie korzystam ze wsparcia grafików czy jakichś tam osób, które są w jakimś tam dziale bardziej kreatywnym, ale ogólnie tak. Dobrze jest współpracować, albo chyba, że samemu się ma takie też umiejętności, współpracować z jakimiś faktycznie grafikami, którzy, tak jak w przypadku tego raportu, no podejrzewam, że to zaprojektował ktoś, kto się na tym zna, kto potrafi to zrobić, bo to tło jest zrobione ewidentnie w jakimś programie graficznym, jakieś ładna czcionka, prawdopodobnie firmowa czcionka z jakimś cieniem, tutaj tak samo jakieś tło ciekawe, no ktoś z fajnym zamysłem to zaprojektował. Być może przesadzam, być może to też deweloper zrobił sam z siebie i miał taką wizję, ale no, z doświadczenia wiem, że no, ja chociażby nie mam aż takiej wizji. Nikt jeszcze specjalnie nie narzekał, ale wiem, że nie potrafiłbym tego pewnie tak w takim smaku zrobić. Pewnie bym coś podobnego, ale dobrze jest faktycznie, to jest dobre pytanie. Dobrze jest współpracować z kimś, kto się na tym zna, albo kto ma ten zamysł i nam da parę wskazówek, albo przygotuje nawet takie tło, bo prawdopodobnie dla takich osób to jest 5 minut roboty, chociaż nie chcę przesadzić. Ale samemu jak najbardziej też możemy uruchomić swój taki zmysł kreatywny, bo to jest właśnie bardzo ważne i też fajne w tym, że jest w tym trochę kreatywności. To jest praca częściowo techniczna, częściowo tak składająca się z tych umiejętności miękkich, takich biznesowych bardziej, a też właśnie częściowo kreatywna, bo i samemu możemy się w to pobawić i sami musimy też mieć pewien zmysł takiej estetyki, że no coś. Że coś tam na przykład nie pasuje. No, na przykład ja bym powiedział, że to są już konkretne detale, bo tutaj się czepiam już bardzo mocno. Na przykład ten zielony jest moim zdaniem zbyt jaskrawy do całej reszty, czy tam ten niebieski, ten granatowy jest taki też troszkę zbyt męczący, nie wiem, oczy, ale no to już jest kwestia indywidualnego takiego podejścia. Warto jest pracować z grafikiem, warto uruchamiać w sobie te pokłady kreatywności, ale nie trzeba. To mamy pytanie od Krzysztofa. Jak wygląda sprawa z wygenerowaniem analityki danych z takich raportów? Pracując na Tableau, częstym problemem jest właśnie kłopotliwość wygenerowania danych. To znaczy, przy Tableau mamy możliwość czy wygenerowania danych. To zależy, o czym konkretnie mówimy, ale mamy możliwość eksportu danych czy do Excela, czy do pliku obsługiwanego przez Tableau. Podobnie jest w Power BI-u. Możemy zapisywać całe modele, możemy zapisywać same, znaczy może tak, same dane. Jest możliwość eksportu chociażby do Excela, czy do PowerPointa, czy do PDF-a. Jest taka możliwość, ale no, Power BI czy Tableau z zasady są narzędziami takimi na końcu tego przewodu pokarmowego. To są narzędzia już do konkretnej wizualizacji. Nie są raczej no, mała szansa, żeby były narzędziami do, nie wiem, przygotowywania danych do analizy. Ta analiza już ma się odbyć, powinna się już odbyć w tym konkretnym narzędziu. Ja spodziewam się, skąd się bierze to pytanie. To pytanie prawdopodobnie bierze się z tego, że są osoby, które przyjmują ten raport i używają go tak, jak w pewnym sensie powinny używać, to znaczy tak jak my go im podaliśmy. Oczywiście to nie jest tak, tylko nasza wizja, jak go podajemy, ale są też osoby, które rzeczywiście lubią się też dalej bawić z tymi danymi, czy sobie je pobrać i samemu sobie, nie wiem, zrobić swój wykres w Excelu, czy na podstawie tych danych stworzyć jakiś model, ale to jest raczej taki workaround i raczej bym powiedział, że takie osoby powinny się kontaktować bezpośrednio z tą osobą, czy z właścicielem tych danych, z ownerem tych danych, bo to często, no,
często to nawet nie jest mile widziane, tak powiem. Ale tak, jest możliwość eksportu. Tu już nie będę się wdawać w to, co jest mile widziane, a co nie, ale tak, jest możliwość eksportu, chociaż nie polecam, bo są lepsze narzędzia do przygotowywania danych, do analizy. To teraz pytanie ode mnie. Czy kursant, który zapisuje się do nas na bootcamp, po 11 tygodniach on potrafi wygenerować taki raport, jak prezentujesz? Tak, jak najbardziej, ponieważ na tym kursie przechodzimy przez kilka etapów. I to są etapy ze sobą w pewnym sensie połączone, bo przechodzimy od analizy biznesowej, czyli tej analizy tego jakby wyciągnięcia, co faktycznie trzeba będzie pokazać, czego oczekuje od nas osoba na to zamawiająca daną analizę, dany dashboard, dany raport, poprzez moduł przygotowania danych, czyli tego wyczyszczenia takiego właśnie, tak jak wspomniałem, takiego małego ETL-a, poprzez przygotowanie modelu i wizualizację. I tutaj, no, i przygotowanie miar. Tutaj ta ostatnia rzecz, czyli ta wizualizacja, to jest jedna rzecz, która może nie wyglądać dokładnie tak, jak na przykład oglądamy na tych przykładowych, ładnych raportach. To już jest kwestia wspomniana gdzieś tam tego zmysłu i może porozmawiania z grafikiem w firmie, ale tak, jak najbardziej. To są raporty, czy to są informacje, które po takim kursie jak najbardziej celem tego kursu jest nauka, jak przygotować tego typu raporty, dashboardy. No właśnie, ja udostępniłam taką planszę, gdzie piszemy, co nas wyróżnia spośród innych bootcampów, które możecie znaleźć w internecie. My przede wszystkim nie jesteśmy takim bootcampem, który odbywa się w weekend i polega na słuchaniu wykładu jakiejś mądrej głowy. U nas przede wszystkim uczycie się na praktyce. Macie case studies z życia wzięte, z życia właśnie BI dewelopera. Uczycie się całego procesu, to co powiedział Leszek, od momentu, kiedy dostajecie te dane, co z tymi danymi zrobić, jak je później zaprezentować. Dzięki temu jesteście dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy, znacie narzędzie. No i macie przede wszystkim wsparcie naszego mentora, który na każdym etapie i przy każdym błędzie, on nie powie wam, co macie robić, tylko powie wam, jak rozwiązać ten problem, w którą stronę ruszyć albo od której strony zająć się tym tematem. To, co jeszcze chciałabym podkreślić, to, że razem z kursem Power BI otrzymujecie od nas dostęp do angielskiego w IT, od naszego partnera firmy Eclectica i dzięki temu przygotowujecie się też językowo do przyszłej pracy, no bo wiemy, że w IT język angielski to jest taka norma i podstawa. No i to, co wyróżniłam na samej górze, mamy autorską platformę, tak zwaną All in One, to jest nasza platforma i ja też przygotowałam zdjęcie tego, co was czeka. Po lewej stronie widzicie menu z informacjami, jaką lekcję danego dnia będziecie omawiać. Tu udostępniają się wam materiały, z których się uczycie. Ten niebieski prostokąt to jest miejsce, gdzie 26 sierpnia o godzinie 18 odbędzie się lekcja na żywo. Macie po prawej stronie możliwość skorzystania z czatu, napisania do mentora lub do całej grupy. Także jeśli zastanawiacie się, jak wygląda nauka online, no to właśnie w taki sposób, na przygotowanej do tego platformie z naszymi mentorami i dwa razy w tygodniu spotykacie się na lekcji na żywo z mentorem, czyli na takim spotkaniu, jak dzisiaj tutaj spotykamy się z Leszkiem, gdzie on wprowadza nowy materiał, tłumaczy pewne rzeczy i macie oczywiście możliwość zadania mu pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości. Za chwilę wrócimy do pytań, bo widzę, że one się pojawiają jeszcze na czacie, ale skoro już mam głos, to wykorzystam jeszcze te 5 minut i zaproszę was do udziału w naszym bootcampie. Najbliższa edycja rozpoczyna się 6 września, kolejna będzie 11 października, możecie wybrać termin dla siebie. Zapraszam was do tego, żebyście poświęcili 11 tygodni na to, żeby zdobyć wiedzę i praktykę dotyczącą narzędzia Power BI, no i oczywiście do tego, żebyście mogli znaleźć pracę. Możecie się przebranżowić, tak jak wspominał Leszek, nie jest to
takie trudne, że ktoś mógłby sobie z tym nie poradzić. Jeśli interesują Was dane, lubicie pracować na Excelu, chcecie wkroczyć na kolejny etap, na przykład swojego rozwoju zawodowego, bo może już pracujecie z danymi, to zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście zapisali się na bootcamp z takimi doświadczonymi mentorami jak Leszek, jak Michał, Przemek, Stanisław. Mamy naprawdę zespół fajnych mentorów, którzy będą Was wspierać. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku spotkania wspominałam też, że pierwszym etapem zapisania się na bootcamp do Future Colors to jest wzięcie udziału na przykład w naszym webinarze. Może to być też wejście na naszą stronę. Na górze spotkania wyświetla Wam się taki zielony pasek z czerwonym przyciskiem. Możecie przenieść się bezpośrednio na stronę naszego kursu. Tam możecie pobrać zakres, możecie się też skontaktować z naszym doradcą kariery, który również może Wam pomóc dobrać dofinansowanie lub finansowanie szkolenia. Jedną z moich osobistych misji jest uświadamianie ludzi, że mogą skorzystać z pieniędzy różnych instytucji, również instytucji pożyczkowych, które pomogą Wam czy to sfinansować, czy rozłożyć na raty szkolenie. To, co ważne, Open i Inwestuj w Rozwój, czyli jedna z ulubionych form finansowania naszych kursantów, czyli rozłożenie ceny kursu na do 36 rat z umorzeniem 25% ceny kursu. One rozpoczynają się już we wrześniu, na początku 6 i 7 września, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam Was bardzo serdecznie, porozmawiajcie z naszym doradcą kariery, żeby dobrał dla Was odpowiedni sposób dofinansowania. Wracam na czat, mamy jeszcze chwilę naszego spotkania. Agnieszka pyta, 11 tygodni, ile godzin zajęć tygodniowo? Agnieszko, to jest tak, że wynika z naszego doświadczenia, z ankiet z pierwszej edycji bootcampu, że musisz poświęcić około 20 godzin tygodniowo na naukę na naszym bootcampie. Jest to intensywna nauka, zdajemy sobie z tego sprawę, ale to nie jest nic niemożliwego. To jest tak, że dwa razy w tygodniu spotkasz się z mentorem na lekcji na żywo i z całą grupą. Dodatkowo odbędziesz konsultacje i to już Ty decydujesz, w jakich terminach te konsultacje się odbędą. Będziesz pracować nad projektem, czyli nad tymi case studies, o których wspominaliśmy, których jest 5. Będziesz dostawała do nich feedback od mentorów, będziesz znowu pracowała i poprawiała je. Także jeśli chodzi o to, jak wygląda ta nauka, to wygląda mniej więcej tak. Mamy Łukasza pytanie. Na jakim poziomie musimy mieć opanowanego Excela, żeby sprawnie poruszać się po BI? Powiedziałbym na żadnym. Ale dobrze jest mieć. To znaczy, będzie dużo łatwiej, jeśli faktycznie używasz Excela, żeby sobie przejść do Power BI, bo rzeczywiście jest wiele podobieństw między Power BI a Excelem, a w zasadzie jest kilka modułów, które są identyczne z Excelem. Także warto jest faktycznie znać tego Excela, ale to nie jest narzędzie, które to nie jest jakby próg wejścia, że musisz znać Excela na poziomie zaawansowanym, żeby czuć się dobrze w Power BI. Nie, zupełnie nie. Kompletnie nawet możesz w ogóle nie używać Excela, żeby używać Power BI. Kolejne pytanie od Moniki. Co potrzebuje odbiorca raportu? Czy też musi mieć zainstalowane Power BI, czy to się udostępnia bezpośrednio? Nie musi mieć zainstalowanego Power BI. Power BI jako deweloper musisz mieć zainstalowanego tego desktopowego, ale już odbiorca raportu w 99% przypadków odbiera to po prostu tak, jak my sobie tutaj oglądamy te przykłady, po prostu jakby na stronie internetowej, na serwerze Power BI-owym. Także nic nie potrzeba instalować. Ale będzie można na przykład pobrać taki raport w formie PDF-u? Tak. Super, super wieści. Krzysztof pyta, jak ważny jest angielski? Jest ważny, ale nawet nie tyle co do nauki też. Jest ważny, no bo w zasadzie w każdej firmie, w każdej firmie zagranicznej, ale też nie tylko, językiem takim powiedzmy urzędowym jest język angielski. I jeszcze nie widziałem pracy takiej w korporacji, no bo to z reguły będą właśnie prace w korporacji, w której by nie trzeba było używać języka angielskiego. No i ten język angielski
no trochę też pomaga w sumie, choćby Power BI dobrze, żeby był, dobrze, żeby był w języku angielskim, bo też wszystkie pomoce, społeczności, czaty, różne fora też będą w języku angielskim. Są po polsku, to akurat to też nie ogranicza całkowicie, bo są też polskie wersje, ale tak już czysto w pracy, już to nie w kwestii Power BI-a czy BI-a, czysto w pracy, w korporacji to tak, angielski jest potrzebny. Tak jak w całym IT i dlatego zachęcamy do tego, żeby uczyć się z eklektyką od samego początku zapisania się na kurs. Mamy pytanie, czy są jakieś minimalne wymogi techniczne komputera, żeby udźwignąć Power BI? Są wymogi techniczne, jeśli chodzi o Power BI-a. Nie chcę tutaj rzucać z głowy, ale nie są to wysokie wymogi. To będzie raczej po prostu rosło wraz z wielkością danych, które będziemy przerabiać. Tak naprawdę głównym takim wyznacznikiem jest pamięć RAM. Im więcej, tym lepiej, ale swobodnie na 4 GB RAM-u podziałamy. Na mniej to nie wiem. Na 4 swobodnie, spokojnie, ale to nie zależy tak naprawdę od samych wymagań, czy też, ale nie aż tak zależy od wymagań samego Power BI-a, co od tego, jakie zestawy danych będziemy przerabiać. Bo jeśli to są dane, które mają, nie wiem, 10-20 tysięcy wierszy, czyli wydaje się dużo, ale no to jest mega mało. Spokojnie sobie poradzimy nawet na jakimś tam starszym komputerze, nawet bardzo starszym. Jeśli to będą dane, które mają, gdzie tabele mają po, nie wiem, 10 milionów, 20 milionów, 50 milionów wierszy i takich tabel jest kilka, no to będzie ciężko na starszej maszynie. Czy Google Data Studio jest tak samo rozwinięte jak Power BI? Nie wiem, nie używałem, niestety. Dobrze. Krzysztof pyta, ile zarobimy? Nie wiem, Leszku, czy ty masz takie dane? Takich danych nie mam, ale śledzę sobie cały czas, że tak powiem, z ręką na pulsie, śledzę sobie rynek pracy i mogę powiedzieć, że spory jest rozstrzał tego, bo równie dobrze możesz dostać ofertę za 5 tysięcy brutto, a równie dobrze możesz dostać dzień później ofertę za 25 tysięcy brutto. I to zależy od firmy, ale no oczywiście zależy od doświadczenia, od narzędzi, które używasz, jak bardzo są one, że tak powiem, wycenione i używane, ale z tym nie ma reguły. Oczywiście średnia jest jakaś pomiędzy tym. No tak w ramach zachęty to musi być minimum 10 tysięcy. Przepraszam, dobra, przesadzam. Na początek nie, ale to musi być okolice 10 tysięcy i raczej jeśli firmy chcą złowić kogoś taniej, to po prostu usiłują złapać kogoś tak. Na owocowe czwartki. Na owocowe czwartki, dokładnie. Dlatego, drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania, jeśli macie ochotę robić coś pasjonującego, zarabiać dobre pieniądze i jeszcze mieć owocowe czwartki, to zachęcamy do tego, żeby się zapisać na bootcamp i jak najszybciej do tego IT się dostać. Mamy kolejne pytanie. Pojawiają się pytania o licencję Power BI na kursie. Tak, możecie dostać dostęp podczas kursu. Wiem, że on zostaje z Wami po zakończeniu szkolenia, bo o to też kiedyś ktoś mnie pytał. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli chcesz stać się BI specjalistą, od czego masz zacząć? Od nauczenia się Power BI czy SQL-a? Leszku, jak ty byś polecał? Jedno i drugie. To znaczy, powiedziałbym, że bez różnicy, bo z jednej i z drugiej strony da się w to wejść. Czysto do BI-a to Power BI pewnie. Ale SQL otwiera też jeszcze inne drogi, więc warto mieć to jakby jako taką podstawę. To znaczy ja wcześniej poznałem SQL-a niż Power BI-a, ale nie dużo wcześniej. I to jest ze sobą kompatybilne, ale jedno z drugim może żyć osobno. Także tutaj jakby do wyboru własnego. Może lepiej zacząć sobie od przyjemniejszej rzeczy, czyli od tego Power BI-a. SQL jest jednak językiem, w którym trzeba coś pisać, także to nie jest tak wejściowo. Myślę, że Power BI będzie lepszy i już daje nam jakieś wejście i taką wyobrażenie, jeśli chodzi o pracę z danymi. SQL będzie potrzebny, ale może nie aż w takim zakresie jak Power BI chyba.
Power BI przede wszystkim. Tak jest. W jakim zakresie na kursie są omówione rzeczy biznesowe i pozaanalityczne? Czy omawiany jest dobór narzędzi do potrzeb klienta? Tak jak widziałem poprzednie edycje, to tak, jest jak najbardziej cały moduł dotyczący analizy biznesowej. Jeśli chodzi o dobór narzędzi, to no podejrzewam, że nie, bo to nie jest tak, że my sobie możemy dobierać narzędzia pracując w danej firmie. Niestety musimy pracować na tym, co jest. I no, raczej mała by była szansa, żebym na przykład teraz w swojej firmie dostał prośbę, żebym coś przygotował, nie wiem, w Tableau, bo już tego nie używamy. Także no, to tu nie ma zlitu i to musi być na przykład w tym momencie Power BI. Dokładnie tak, szczególnie, że no my nie decydujemy, a te licencje jednak kosztują naszego pracodawcę. A to, co mi przyszło do głowy, bo przed chwilą mi zginęło pytanie, a wiem, co chciałam dodać, że pamiętajcie, że jedną z wielu zalet naszego bootcampu jest to, że macie tego mentora. I nawet jeśli jest coś, co wykracza poza zakres szkolenia, ale wy chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, możecie je zadać. Od tego są konsultacje. My tutaj tworzymy przestrzeń, gdzie najważniejsze jest zdobywanie wiedzy. Nie boimy się pytać i do tego też was zachęcamy. W IT też częścią pracy i nauki jest wyszukiwanie odpowiedzi w internecie. Tego też was będziemy uczyć, bo to jest ciekawe, ale czasem właśnie najszybciej dostaniemy odpowiedź na tych forach, o których wspominał na przykład Leszek, że są stowarzyszenia ludzi, którzy po prostu się wspierają, podsyłają sobie na przykład takie wizualizacje, jakie dzisiaj zobaczyliście, ale możecie też dzięki udziałowi w bootcampie zapytać, wypytać naszych mentorów i dowiedzieć się na przykład od dwóch różnych osób podejścia do jednego problemu. No i myślę, że fajnie będzie zakończyć nasze spotkanie pytaniem od Maćka. Leszku, co jest dla Ciebie najtrudniejsze w pracy z Power BI? Najtrudniejsze. Może nie tyle w pracy z Power BI, tylko w pracy z BI. Często to też zależy od człowieka, ale czasami współpraca z tymi requestorami nie idzie tak, jakby chciała iść i tutaj dlatego ważna jest ta analiza biznesowa. Często mamy troszkę inne wyobrażenia tego, jak to wygląda albo jak to ma wyglądać i wydaje mi się, są problemy, które da się rozwiązać, są trudniejsze, łatwiejsze, to znaczy problemy związane na przykład z zrobieniem czegoś w danym raporcie, czegoś w Power BI-u mogą być łatwe albo trudne, ale zawsze znajdziemy rozwiązanie. Tak samo jeśli chodzi o przygotowanie danych i tak dalej, ale sama współpraca to też jest coś, czego trzeba się nauczyć i to może się wydać najśmieszniejsze, ale to często jest najtrudniejszy element pracy. Z samym Power BI-em, czy co jest najtrudniejsze, nie ma takich jakichś bardzo trudnych rzeczy. Jest powiedzmy taki moment przeskoku pomiędzy pracą czysto z Power BI-em i taki przeskok, kiedy już uświadamiamy sobie, że musimy używać formuł DAX-owych. To są takie coś jakby formuły, tak jak w Excelu powiedzmy. No i jak chcemy wejść w to głęboko, no to rzeczywiście trzeba nie tylko pisać te formuły, tak jak nie wiem, sumę w Excelu, tylko rzeczywiście bardziej zrozumieć jakby jak to działa. No i to może być takim elementem gdzieś tam, na którym trzeba będzie przysiąść i zrozumieć to, dlaczego tak, a nie inaczej. Chociaż to też są bardzo intuicyjne rzeczy. Jak już troszkę popracujemy z tym, to bardzo łatwo przychodzi, ale może na pierwszy rzut oka może wyglądać jakoś tam, że to jest trudne albo że ciężko to zrozumieć. Ogólnie nie, ale to tak, na początek może być trudne. A poza tym praca z BI-em to jest sama przyjemność. Zachęcamy Was do tego, żebyście na poważnie rozważyli taką karierę. Mamy jeszcze pytanie od Ani, czy na Macu można odpalić wszystko? To znaczy, czy Power BI-a można na Macu odpalić? Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, ale nie spodziewałbym się, że nie. Także na 99% odpowiadam, że tak. Sam nie używam, więc no ale raczej mała szansa, że nie.
Tak, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Czy macie Maca, czy macie Windowsa, czy kochacie matematykę, czy język polski, czy macie 10 lat doświadczenia w jakimś biznesie, czy 50, czy 0, zapraszamy Was na Bootcamp Business Intelligence. No i mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się, może już 6 września na naszym bootcampie z Leszkiem, ze mną i z innymi pracownikami Future Colors, którzy będą Was wspierać w zdobywaniu wiedzy. Bardzo Ci dziękuję, Leszku, za dzisiejsze spotkanie, za ogrom wiedzy, za prezentację i za to, że zainspirowałeś nas do nauki. Mam taką nadzieję, ja również dziękuję. Dziękujemy też uczestnikom za pytania, za udział, za obecność i do zobaczenia wkrótce, może na kolejnym webinarze. Do zobaczenia. Dziękuję, cześć, do zobaczenia. Cześć.